Zaprzedowice. Zalane zostały niemal wszystkie drogi dojazdowe. Już nie ma przekroczeń stanu alarmowych. Wydano dla wszystkich krzyk w regionie. To pszczynka, która już wylała. Mamy dwie wioski bardzo mocno zrezonowane. Jest to bardzo mała. Stara wieś, gdzie mieszkańcy wskutek potoku zostali odcięci od naszego domu. Przekroczony ponad metr jest stan alarmowy. Na śmisiu to schowaj do ludu. Nie mieszaj! Znaczyś, poczułem gorąco, jak ona na tym. Chwila tego wystarczy. Ośmiolniczki na klatce. Polipety. Jak? Mają pety? Polipety. Pulpety. Polipety. Polepety. Nie, nie wiem mówić tego. Ty nie wiem. Widzisz? Czy klienty są? Aha. Co pulka? Masz powiedzieć coś? Ośmiolniczka. Ziele antyryskie. Jeden liść laurowy. I możesz to sobie. Wino białe? Białe. Wytrawne. Daj jeszcze te wino, co tam jest. Bez czosnku? Ten bez czosnku. Czosnek się daje, jak jest upieczony, a nie... Bo teraz to by się palił tylko czosnek. Co? Olewki. Ale pachnie. Ładnie. Gdzie te kapary tu przyniosłeś? Kapary. Panie Pajki. Kilka spoka mielona. Pietruszka. Suszona pietruszka. Natka. Natka. Sól. Do smaku. Narodowe przerażające obrazy wielkiej wody. Również jeżeli podróżujemy do
oliwki. Te oliwki o te wstaw do szafy. Dobra. Ładnie widać, jak oliwki wyglądają? Ładne. One są gumowe? W środku? Nie zobaczysz, popróbujesz, zobaczysz. Pierwszy raz to mówię. Pieprz. Tylko we wpadzie na żeby nie czekać na ostatnią chwilę, bowiem na ostatnią chwilę mogą strażacy nie zdążyć, bo usłyszeć. Za 10 minut będzie gotowe. Polipetti, ale sługo będą gotowe. Dobrze. Oliwka. Tylko ja tutaj liść bazylii. Nie, bazylii nie daje się do tego. To ostopi. Ale pięknie. Nie, stać, stać. Proszę, zapraszam do jedzenia. Dziękuję. Smacznego.